Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Neverwinter Nights i kontynuujemy eksplorację oczywiście, zanim przejdziemy do jakichś działań poważniejszych regionu wschodniego traktu i okolic Kniei Neverwinter. Jest też i jaskinia, jest też i troll, razy dwa. Lodowa strzała na sprzedaż, spoko. Dobra, masz tu kulkę. Jeleń, sorry, jako berbysz. Coś tu się rozwaliło. Nadciąga niziołkowa śpię! Masz tu trollu. Tom jakby nie było, cały czas się dobrze bawi, więc nawet jeżeli może być trochę słabszy teraz przeciwko tym nowym zagrożeniom, to cały czas w dobrym humorze. Dobry. Będziemy najwyżej trochę częściej odpoczywać, nic nie szkodzi. Spaka, spaka. Proszę, gotowe. To musi być ta jaskinia, o której mówili archeolodzy, ale tak jak wspominałem, najpierw musimy się rozejrzeć. Znaczy, ja tak chcę. Najpierw musimy się rozejrzeć po całym regionie i dopiero do później będziemy się wpieprzać wszędzie. Także pobiegamy sobie dzisiaj. Jak tam pogoda u was? Tu są jeszcze te baraki, mieliśmy pogadać w sumie z typami. Mogą mieć trochę więcej informacji. Skoro już tu jesteśmy, nie byłoby źle to zrobić. Spaka, spaka. No cześć. O, jest ten Lenton cały. Ćwiczy. Chyba nie może znieść, że nie dał rady. Paru trollom. Miło cię widzieć. Czego chcesz? O, wybacz panie, mam dziś podły nastrój. Jak mogę ci pomóc? Kim jesteś? Nazywam się Lenton, a ty kim jesteś? Nazywam się Krwawy Joe. Miło cię poznać. Cóż to za wspaniały dzień? Co cię wprawiło w taki nastrój? Zacznijmy od tego Jaxa, jego mani na punkcie rasy stwórców i od tej całej głupiej wyprawy w poszukiwaniu ruin, które nie istnieją. Myślisz, że ruiny nie istnieją? Och, wcześniej byłem pewny, że istnieją. Jax mnie całkowicie przekonał, jednak przeszukaliśmy jaskinię po jaskini i wiesz, co znaleźliśmy? Nie mam pojęcia. Natknęliśmy się na trolle, cała stada troli z ich sługusami i ogrami. Żadnych starożytnych istot, grobowców czy ksiąg, tylko trolle i ogry. Badaliśmy niezwykłą formację skał, ponieważ Jax myślał, że jest w niej coś specjalnego. Nic jednak nie znaleźliśmy, a nagle usłyszałem ten krzyk. Obracam się i widzę, jak ogromny troll trzyma mojego brata Drokasa za jedną nogę. Podniósł go do góry i odgryzł mu głowę. Przykro mi, to okropne. Nie potrzebuję twojego współczucia, potrzebuję twojej pomocy. Ten, który zjadł mojego brata, był najwyraźniej ich przywódcą. Inaczej nie jadłby jego brata. Zaczął rozkazywać i warczeć na cały szczep, czy jakkolwiek inaczej nazwiesz grupę troli. Później ruszył w naszą stronę i zaatakował. Tylko kilku z nas zdołało uciec z jaskini. Chciałbym, żeby ktoś tam poszedł i zabił wszystkie trole, a zwłaszcza tego wielkiego. Ile zapłaciłbyś mi za pozbycie się tych troli i ogrów? Stać mnie tylko na 300 sztuk złota. To wszystko, co mi zostało po tej głupiej wyprawie. Co ty na to? Wygląda to na ważne zadanie. Zrobię to. Świetnie, przynieś głowę przywódcy troli, a zapłacę ci 300 sztuk złota. Dobrze, już ruszam. Dobrze, powodzenia i udanych łowów. Witam! Mama? Nie, nie jesteś mama. Ja mieć duże kłopoty. Faktycznie niedobrze. Jak ci na imię? Ja Rewat, kto ty? Nazywaj mnie Krwawy.
Ja cieszyć, że twoja spotkać krwawy. Szkoda, że to nie być lepszy dzień. Cóż takiego strasznego się dziś stało? Trolle ukraść moja mama. Ja muszę cię odzyskać albo mieć duże kłopoty. Mama być dobry archeolog. Ona kopać stare rzeczy, ty rozumieć. Ja być jej pomocnik. Ja ją bronić, tylko ja nie robić to dobrze. Raczej mnie to nie dziwi. Ja chyba na to zasłużyć, ale i tak to nie być miłe. Ja rozmawiać z innym strażnikiem i jak się odwrócić, to mamy już nie być. Ja się wtedy nie martwić. Ona czasem gdzieś iść, a potem wracać. Potem my usłyszeć ujadanie, jak wściekłe psy. My się odwracać, a tam być trolle i ogry. Trolle, o których opowiadał mi Jax. Tak, straszne trolle, okropne ogry. Więc my się przygotować i zacząć walka. Potwory zabić większość straż, ale ja walczyć dzielnie. Potem troll walnąć mnie w głowę i ciąć mnie. Ja mieć na oczach krew i nic nie widzieć. Potem Jax mnie złapać za rękę i wyprowadzić z jaskini. Ja mieć szczęście, że ja żyć. Nikt tutaj nie chcieć pomóc, a się bać wrócić do ciemna jaskinia. Ja musieć czekać tutaj, może ona wrócić. Nie martw się, uratuję. Ty być dobry człowiek, ty znaleźć moja mama, ja twoja powiedzieć, co ja wiedzieć. Oni trzymać moja mama w niedaleka jaskinia. Mama być miła i słodka, oprócz kiedy ciągnie za ucho. Jak ja zbić talerze, albo rozlać mleko, albo nie jeść groszek, albo się plątać, albo... Ale ja chyba nie powinienem tak mówić o mama. Proszę, to być pierścień, ty go pokazać mama. To być mój tata pierścień, on go dać, jak on umrzeć. Ja go nie znać, ale mama mówić, że on być miły i łagodny człowiek. Mój przyjaciel mówić, że tata zrzędzić na śmierć, ale tego nie rozumieć. Ty iść szybko i pomóc, moja mama. Zrobię, co mogę. Ty iść i szybko ratować mamę, ja zaczekać tutaj. Się zastanawiam, czemu twoja mama cię zabrała na tę wyprawę. Chyba po to, żeby się tobą zajmować przy okazji. Tom? Tom? To będzie wyjście. Tom, gdzie ty kurwa jesteś? Spaka, spaka. On zblokował się. Dawaj. Holender. Spaka, spaka. Zobaczmy jeszcze, co jest na górze. Jeśli można. Dawaj, idź, dasz radę. Baraki Jaxa. Spoko, nie zabierzemy wszystkiego. Tylko trochę. To lilach jakaś. A czemu on chce walczyć? O kurde, tego się nie spodziewałem. Dobrze, już dobrze. Poddaję się. Zakończmy tę głupią walkę. I tak nie wygram. Udało ci się mnie pokonać. Walczyłam najlepiej, jak tylko mogłam, choć sama nie pragnęłam tej walki. Teraz proszę o łaskę. Pozwól odejść pokonanej. Ktoś ty. Skąd się skojarzę, kurde? Haha, niech mnie. Po co ta cała walka, skoro nawet nie wiesz, dlaczego miałbyś mnie zabić? A ja myślałem, że jesteś łowcą nagród. A czy tam to ty mnie zaatakowałaś, to raz, a dwa, coś mi się kojarzy.
Zresztą może nim jesteś. W każdym razie nazywam się Delila. Mogłabym powiedzieć, że bardzo się cieszę z tego spotkania. Wiesz jednak, że jest inaczej. A, jesteś jednym ze zbiegów, o których mi wspomniano. Jednak o mnie słyszałeś. Widzę, że choć bardzo się staram, nigdy nie uda mi się uwolnić od mojej przeszłości i nie zaznam pełni wolności. Ja chyba miałem ich zabić, nie? Boże, teraz nie pamiętam, kurde. Twojej przeszłości, wolności, co masz na myśli? Przez wiele lat siedziałem w więzieniu. Nie próbuję wybielać mojej przeszłości i zdaję sobie sprawę, że to, co zrobiłem, zasługiwało na potępienie. Nie, żeby mnie to jakoś dręczyło. Dokonałem tego, pomogło mi to przetrwać, dlatego też uciekłem z więzienia. Gdybym mogła, pewnie wróciłabym na stare szlaki, a może zaczęłabym zupełnie nowe życie. Zbytnio już o to nie dbam. Stwierdziłem, że dłużej już nie wytrzymam w więzieniu i zapragnęłam odmiany. Ale teraz jesteś wolna. Jak udało ci się uciec? Muszę przyznać, że wyjątkowo ciekawska z ciebie osoba. Chcesz chyba poznać każdy szczegół. Być może pożądasz we mnie jeszcze czegoś, nie tylko mojej wiedzy. Mniejsza z tym, pozwól, że wrócę do mojej opowieści. W więzieniu poznałem parę osób, z którymi przebywałem w celi. Przywodził im mieszaniec o imieniu Jezgar. Oni też chcieli wydostać się na wolność. A już dobra, pamiętam, to jest zadanie dla gościa w porcie Last. Ale chyba muszę ich pozabijać. Kim były pozostałe osoby? Tak, po kolei się wypytywaliśmy o nich, no. Dobra, dość już się nasłuchałem, szykuj się na śmierć. No się pośpieszył z tą, kurde, perłem, nie? Ta, i ucho trzeba przynieść, no pamiętam, dobra. No to damy tu questowe. Dobra, już pamiętam. Chyba chorobę mam, zmniejszoną kondycję. Okej, no dobra, to trzeba przeszukiwać dobrze, kurde. To jest to, co staramy się robić. Dobra, spadamy. Wschodni trakt czeka. Idziemy na południe. Cześć, gdzie ty idziesz? Tu. Tu. Coś tu się pali. Coś tam się porobiło, trollne. Okej, to stąd przyszliśmy. Dobra. Ale czy ja tu wszystko sprawdziłem? Tu są jakieś trupy? Chyba nie. Tu walczyliśmy, dobra. Pa, para, pa, 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 pa. Już kurwa pamiętają truliska. Masz tu, odwuja. No podejdźcie, podejdźcie. To się przyda. Nie daj się. Dam mu picie, bo się na pewno wyjebę zara. Masz krytyczne. Masz krytyczne, nawet ci oddałem, widzisz?
No. Dzięki oczywiście wielkie za wszystkie komentarze pod filmami. Bardzo, bardzo mi miło, że do mnie piszecie. Ja to wszystko czytam, wszystko oczywiście. Nie ma tego jakoś mega dużo, więc ciężko pominąć cokolwiek, mam wrażenie. Aczkolwiek dziękuję bardzo, bo fajnie wiedzieć wasze zdanie i ogólnie waszą aktywność widzieć pod filmami, że oglądacie. Tak, tak, nagramy Pillars of Eternity jeszcze raz, bo były z tego kiedyś streamy, ale chyba taki robiłem eksperymentalny stream z jedynki, żeby zdążyć na premierę dwójki i potem zrobiliśmy dwójkę, ale to jest gra długa, to też takie trochę było eksperymentalne, żeby robić streama z tego typu gry w ogóle, gdzie tutaj najlepiej właśnie w jakichś odcineczkach się wczuć. Ja wam wszystko ładnie przeczytam, nie gadamy o bzdurach w międzyczasie tam na bieżąco, tylko po prostu jest historia, jakoś się dzieje, ja wszystko próbuję wam przedstawić w miarę jakoś przystępnie i sobie można przy herbatce, czy tam cokolwiek lubicie, czy przy piwku, czy przy winku, czy przy czymś innym wczuć się i zrelaksować. I tak właśnie zrobimy Pillars of Eternity 1 i 2 jeszcze raz prawidłowo, czyli w ten sam sposób, jaki robimy to teraz, czyli w odcinkach bez niczego, co by nam miało przeszkadzać. Także tak, 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 tak to będzie. A nie chcę tego w sumie. Tą pułapkę można chyba sprzedać. W sumie tą wódę też chyba. Tam można jakieś zielsko zebrać. Krzak. Są te jagody, kurde. Mam tu jakieś jagody, dobra. Nie wiem, czy to się przyda, szczerze mówiąc. Trzeba do dziennika będzie częściej zaglądać, ale to zajrzymy też później, jak wrócimy do jakiegoś miasta na chwilę dłużej. Żeby po prostu zobaczyć, czy mogę coś oddać, bo może ktoś mi kazał, czy ktoś mi nie chciał, żebym ja zbierał te jagody dla niego. Do wschodniego traktu i Kniei Neverwinter. My jesteśmy na wschodnim trakcie, ale jeszcze nie ma tutaj Kniei, dobra. Bo tak się zastanawiałem, że to już tutaj będzie wejście do owej Kniei. Zobaczymy, co jest na południu. Ciemna noc. Na razie oprócz troli niewiele. Tam jest jeszcze wejście do jakiejś jaskini, fucken. Trochę. Możecie podejść. Śmiało. Czar zakłócony. O, wy kurwa, łajzy. Ty masz tu nagrodę jeszcze raz. Bij tego trolla tam. To jest właśnie koncentracja, tak? Potrzebna, wysoka. Ja chyba powinienem się napić. A tak, tak, a co to Getch? Bardzo trudny, wilkołak. Tymczasowe punkty wytrzymałości, polimorfie. Wilkołaki są najczęściej spotkanymi istotami, które zostały dotknięte likantropią. Tworzą także najbardziej skomplikowane struktury społeczne. Niektóre wiodą samotny tryb życia, inne tworzą związane różnymi rytuałami grupy. Okej. Też to, że było zadanie z wilkołakami, to pamiętam. Ale czy to te wilkołaki? O kurwa, dalej pełnię zdrowia, no to coś chyba jest nie tak. Coś tam trzeba było... Najpierw się musimy dowiedzieć, czy w ogóle coś mu zrobię. Sorry, panie jeleń, ale jest niebezpiecznie. Jest szansa. Okej, okay, obrywa. Dobra. Ale strasznie mnie bije też. Dobra, na sobie bije mnie, a nie jego. Przestań mi ranić, nie zrobię ci krzywdy. Właśnie widzę. Ona zginie od tej kurwa tej, czy to on. No. Czekaj, no nie mogę, no.
od kwasu. Miło cię widzieć. Co ty tu robisz? Dlaczego tu jesteś? Nie chcę, by ktokolwiek mi przeszkadzał. Kim jesteś? Get, niegdyś zwykły człowiek, nieprzerażająca bestia. Sportu Last, po co ci to? Boże, tylko po co ja tu jestem? Nie po to, żeby go zabić. Mam srebrzyste eliksiry od Neurika. Srebro? Może moja przyszłość nie wygląda najlepiej, ale nie mam ochoty tak wcześnie umierać. Ten eliksir jest od Neurika. Nie zrobi ci nic złego. Poczułem coś jakby przebłysk nadziei. Czy to może być prawda? Dobrze, daj mi ten eliksir i zobaczymy, co się stanie. A, no i git. Ja znów człowiekiem? Czy to żart? Sen, z którego się obudzę? Niech to stanie się prawdą. Weź mój pierścień i zabierz go do Neurika. Tak, tak, musimy znaleźć ich wszystkich. I pierścienie pozbierać. I bo to jest... Get to jest jeden z grupy ludzi, którzy poszli z jakimś takim głównym wilkołakiem. I zostali chyba przemieniani, jeśli dobrze pamiętam. Ha, znów jestem człowiekiem. Nie wiesz, jak bardzo żaduje się moja dusza. Dzięki ci, dzięki. Jestem twym dozgodnym dłużnikiem. Spoko. Pierścień Rywata i pierścień Geta. Przesuniemy to... powiedzmy tu. Okej, dobra, spotkaliśmy jednego z nich. To tutaj też jest jaskinia na dole, to może być ta jaskinia? Na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi. Bo przecież nie będziemy chcieli ominąć nic. Tutaj się idzie co? Gdzie się idzie? Na południe znajduje się czarny drzew. Dobrze, to później. Tu się będzie schodzić. Ciemno coś, nie? Ciemna noc. Trol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 o. Jakaś jaskinia pod nami. Tu jest też coś. A nie. Wrogowie. Jeleń, wypatruj. Już biegną trole. Będzie... Nadciąga niziołkowa śmierć! No, ale o mały włos i by nam ten, kurde, get dead no od tego kwasu, no. Na szczęście tym razem. W ogóle to nie, że na szczęście, ale tym razem, na szczęście, przechodzi po jakimś czasie. Następny. Siądźmy w trawie. Tom Szubienicznik zawsze da radę. Tom Szubienicznik nie jest sam. Młody troll, lololol. Słaby jest jak chuj. Zginie w moment. Od kostura.
Dwie jaskinie tutaj. Wejdziemy, wejdziemy. Chociaż to nie jest ta jaskinia chyba, do której mieliśmy iść w poszukiwaniu, bla bla bla. Ale i wejdziemy chyba do tych pierwszych, jako pierwszych, bo jesteśmy już tu. A i tak będziemy wszystko sprawdzać. No nareszcie. Pa 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 pa. Kurwa. Wypierdol. Znaczy tak wygląda troll. Brzydki, nie? Brzydki w każdym z tego słowa znaczeniu. Brzydki w życiu, jak i w grze. Następne jakieś kurwa wejście do jaskiń troli. O kurde. To taka faza. No już sam nie wiem, o której jaskinie chodziło archeologom. Tam jest jedna najbliżej, więc pewnie o tamtą. Ale może i o tą. Tutaj jest wejście do jaskiń troli. Dam ci kulkę, bo to zbyt długo trwa. Jeszcze tam na górze jest. Ciekawe, jak my go sięgniemy, nie? On da radę tu przyjść w ogóle? Nie ma trendy, nie? Uszczelę go może. No. Przycupniemy. Więc mamy raz, dwa, trzy, cztery wejście do jaskiń. I ta się nazywa do jaskiń troli, więc chyba po prostu wejdziemy tu. I tyle. To może być ta jaskinia, o której oni mówili tak naprawdę, no nie? To, że mają obóz tam, to nie znaczy, że tak jest, nie? Że to o tamtą chodziło. Jaskinie troli poziom drugi ogólnie, więc jest pewnie niższy jeszcze. No, zobaczymy. Ogry. Macie ogry, ogry, macie. Rozgniotecie na miazgę. Kurwa, mówicie w moim języku. Może się dogadamy jakoś. O kurde, rozwaliłem coś. Mam nadzieję, że coś zostało z tego. Widzę, że dużo ludzi tutaj mieli. Zaprzyjaźnionych. Mniej lub bardziej. Pocisk zniszczenia. Pułapka. Pułapka, Tom. Spaka, spaka. Spaka, spaka. Spoko, spoko, nie śpiesz. Proszę, gotowe. Także no tak jak mówię, czasami spaka, tam wiecie, spaka. Troszkę tam
wspomnę to, jak to wyglądało, taki mały zawód, jeżeli chodzi o tą grę, to nie jest takie malownicze może i tak dalej, bla bla bla, ale cały czas bardzo fajnie mi się w to gra, więc też nie dajcie się zwieść. Ja tam zresztą lubię krytykować rzeczy jakieś, w które gram, mówić o tym, co jest, co mi się tam nie podoba, ale mówię też o tym, co mi się podoba i ogólnie bawimy się dobrze, także nie dajcie się przytłoczyć jakimś narzekaniom czasami, bo na pewno, jeżeli to jest taka oldschoolowa gra, którą dobrze znam i ją nagrywam, to na pewno nie na siłę. Także będziemy się dobrze bawili, jeszcze długa przygoda przed nami i dodatki tak samo. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.